Spotkajmy artystów w sieci i cudowna, wspaniała malarka, praska artystka Magdalena Hajnosz. Cześć Magda. Dzień dobry. Magda, ten wywiad jest nietypowy, ponieważ postanowiłam odwiedzić Ciebie w pracowni, która jest właśnie na warszawskiej Pradze. Jestem oczarowana tym, co tutaj zastałam, tym ogromem prac, które są rozpoczęte, które są skończone, które są w toku, które widzę, że są planowane, ale największe wrażenie na ten pierwszy rzut oka, takie piorunujące wręcz, odniosłam patrząc na tą niezliczoną ilość portretów. Co to jest? Co to jest za seria? To jest seria Obserwator. Seria, która jak gdyby buduje się od jakichś 15 lat, tak naprawdę. Po prostu w trakcie realizacji innych projektów, innych serii, zawsze się pojawia jakiś obserwator. Zawsze się pojawia jakaś twarz. Nic na to nie poradzę, po prostu muszę go namalować. Także pojawiają się czasem jeden, czasem pięciu. Po prostu chcę oglądać. Ile tych prac jest? W tej chwili to nie wiem, ale może być koło 30. Ale to są konkretni ludzie, którzy, nie wiem, obserwują Ciebie, czy to są ludzie, których Ty obserwujesz? To jest tak, ja w ogóle bardzo lubię obserwować ludzi. Znaczy, to jest jedna z moich jak gdyby takich rozrywek. Obserwuję ludzi i patrzę, jak się zachowują. Natomiast te obrazy to nie są portrety, to są właściwie intuicyjne twarze, które maluję po prostu z jakiejś tam potrzeby, bo się pojawiają, tak jak powiedziałam. I czasami znajdują sobie swojego właściciela. Znaczy, no, pojawia się ktoś, kto jest podobny do mojego portretu. No, szczerze powiem, że ja oglądając te portrety znalazłam kilka osób, które znam, które sportretowałaś. I pytałam się nawet Ciebie, czy to jest ta osoba. Mówiłaś, być może. Wcale tego nie zamierzyłam. Tak to się dzieje? Dokładnie tak. Raczej maluję ekspresję, jakiś wyraz, jakieś uczucia, jakiś przekaz, który po prostu w tym momencie się dzieje. No, tak jak mówię, obserwuję ludzi, więc na pewno się powtarzają. Znajdują swojego człowieka. I co się dzieje z tymi portretami? One po prostu tak leżą, stoją i czekają na... Na każdej wystawie, niezależnie od tematu, czy maluję pejzaże, czy maluję energię, była taka wystawa pod tytułem Zawirowania, była wystawa pod tytułem Miasto, była wystawa na temat tańca. Zawsze się pojawiają. Zawsze się pojawia kilku obserwatorów, którzy po prostu z boku obserwują to wydarzenie. Także oni są, oni muszą być. Czyli to jest taka twoja publiczność? Mam nadzieję, że nie jedyna. No nie jedyna, na Magdy wystawy przychodzi mnóstwo ludzi. Także nie jest to jedyna. Ale to jest moja własna publiczność. Twoja własna. Lubisz ludzi? Myślę, że tak. Tak mi się wydaje. Znaczy, większość ludzi lubi, aczkolwiek niektórych nie. To jak każdy z nas. A jak sobie radziłaś podczas pandemii? No, pandemia, tego największego zamknięcia właściwie. Pandemia była dość dużym przeżyciem, bo rzeczywiście, powiem szczerze, trochę się przestraszyłam tego, co się dzieje, a trochę z drugiej strony z przyjemnością siedziałam w domu. Z przyjemnością przeżywałam to uczucie, że nic nie muszę wychodzić, nie muszę biegać po mieście i mogę nareszcie się zająć tym, czym lubię. To znaczy, tak naprawdę większość czasu zamknięcia poświęciłam na rysowanie. Rysowanie, właśnie powstały dwie serie. Powstała seria twarzy pod tytułem Strach ma wielkie oczy i powstała seria drzew, która była jak gdyby tęsknotą za tym wyjściem wreszcie z domu.
Ale to były rysunki rysowane piórkiem i tuszem, które wymagają z założenia swojego, jak gdyby, wymagają dużo czasu i cierpliwości, no bo to jest jednak, żeby zapełnić kartkę 70x50 drobnymi kreskami, no to potrzeba czasu. Potrzeba czasu, cierpliwości i właśnie ten czas w pandemii był. Ale robiłaś to w domu czy w pracowni? W domu. To było za zimno na pracownię. Tu niestety pracownia jest znakomita, ale z ogrzewaniem jest, powiedzmy sobie, problem. Nie ma tu miejskiego ogrzewania, tak? Nie, nie ma ogrzewania. Mam taki piecyk naftowy, ale nie jest idealny. Nie jest idealny. A w takim razie wróćmy do tej serii twarzy. Strach ma wielkie oczy. Uważasz, że byliśmy zbyt mocno przestraszeni? Co ciebie w ogóle skłoniło do takiej serii? Znaczy, oglądałam sobie wiadomości właśnie z całego świata, z Chin, z Włoch, ze wszystkiego i jak gdyby no takie dominujące uczucie, że dzieje się coś, czego nigdzie nie przeżyliśmy, że dzieje się coś, co za naszego życia, za naszej pamięci właściwie się nie zdarzyło. No i jak gdyby próbowałam to uporządkować. Ale chodzisz w maseczce. No, muszę. Czasami trzeba maseczkę mieć. Proszę bardzo. No masz bardzo ładną maseczkę. To jest maseczka folkowa. Mhm. Którą sobie przywiozłam z wakacji i mam ją zawsze pod ręką. No trzeba mieć maseczkę, jak się idzie do sklepu. No trzeba, ale też dzisiaj Magda przywitała nas i naszą ekipę w maseczce. Magda, powstała też druga seria Drzewa. Co się stało, że ty namalowałaś tę serię Drzewa? Nie ukrywam, że uwielbiam tę serię. No jest to jak gdyby ciąg dalszy moich drzew sprzed kilku lat. Była duża wystawa pod tytułem Las, która była pokazywana w Związku Artystów Plastyków w galerii. To tam były obrazy, no i jak gdyby to jest kontynuacja tego tematu. Były drzewa, które przerodziły się jak gdyby w serię na temat pory roku, bo Pierwsze obrazy były takie przedwiosenne, znaczy przedwiośnie, zima, prawie monochromatyczne. Potem zaczęłam dokładać kolor. Pojawiły się błękity, zielenie, następne zielenie, było teraz coraz więcej. Także no, mam jeszcze do namalowania zimę, jesień i zimę. Znaczy zima jest, zima, wiosna, lato. Tak, jeszcze jesień właściwie powinna się pojawić, więc pewnie się pojawi w którymś momencie z dużą ilością innych kolorów. U ciebie to tak jest, że ty coś zaplanujesz i realizujesz, czy raczej musisz mieć jakiś impuls? Jak to u ciebie wygląda? Trudne pytanie. Po prostu jeżeli zaczynam jakiś temat, to potem on się kontynuuje. Nie jestem w stanie, że tak powiem, zatrzymać się na jednym, dwóch obrazach. On temat żyje i płynie i obrazy się malują następne. Zamyka się seria w pewnym momencie i jak gdyby zmieniam temat, zmieniam punkt widzenia, ale serie się kontynuują, tak jak z portretami, które kontynuują się do tej pory. Jak gdyby są to tematy aktualne, są mniej lub bardziej przemyślane. No. A co cię skłania do podjęcia się jakiegoś tematu? Trudne pytanie. Nie wiem, pojawiają się jakieś impresje, które po prostu prowokują do tematu. Tak jak... Las to tęsknota za czymś? Przed lasem była seria o mieście, czyli były weduty według starych określeń, czyli krajobrazy miasta. No miasto jest dla mnie naturalnym środowiskiem.
bo ja jestem urodzona, wychowana w mieście, większość czasu spędzam w mieście, a gdyby wyjazd poza miasto, to są zawsze jakieś wakacje, wyjazdy, coś, co jest innego. I jak gdyby po zamknięciu się tej serii miejskiej, którą zrobiłam, a jak gdyby naturalną rzeczą było wyjechanie na wakacje, czyli wyjechanie w stronę natury, w stronę właśnie lasu, pejzażu, tych rzeczy. A malujesz farbami olejnymi czy akrylowymi? Dużo maluję akrylem. Akryl jest wygodny, bo szybko schnie. Ale też sporo jest tak, że zaczynam obraz w akrylu i potem jak gdyby kończę go olejem, ponieważ olej pozwala na inne efekty. Ale dużo maluję na papierze i jak gdyby ten sposób malowania, kiedy farba szybko schnie, kiedy podłoże jest właśnie świeże, bardzo, bardzo mi odpowiada. Także sporo jest akrylu w tym wszystkim. On jest taki lekki. Ale jesteś też fotografem. Jak gdyby... Tak, trochę. Popełniłaś książkę Warszawa z głową do góry. Warszawa z głową do góry, tak. Jest to temat, który, jak się potem okazało, jak zaczęłam przeglądać stare papiery, okazało się, że ten temat mnie jak gdyby szedł za mną, bo w starych zdjęciach jeszcze czarno-białych znalazłam całą serię na temat detali. Zupełnie niespodziewanie, bo myślałam, że wymyśliłam to właśnie niedawno. I powstała książka, znaczy powstała najpierw wystawa, potem książeczka pod tytułem Warszawa z głową do góry, która zajmuje się detalami warszawskich kamienic. Nie tylko starych, ale w większości. Magda, na mnie ogromne wrażenie wywarła również seria Zawirowania. Wiedziałaś. Zawirowania. Co ciebie skłoniło? To była duża seria, która powstała po pejzażach miejskich. Zresztą też była z tego duża wystawa. To były abstrakcje, tak naprawdę były abstrakcje, ponieważ jak gdyby musiałam się uwolnić od tych, no może półabstrakcyjnych, bo moje obrazy nigdy nie są dosłowne, ale są jak gdyby skierowaniem na jakiś temat. Po tych impresjach miejskich powstała seria kompletnej abstrakcji, która liczyła około 20 obrazów. No i tam już się bawiłam tylko kolorem i kompozycją. Jest taki jeden ulubiony mój obraz. Który jest nieskończony? No właśnie, który jest nieskończony. Dla mnie on jest skończony. Powiedz mi, kiedy ty uważasz, że obraz jest skończony? Bo tu masz mnóstwo obrazów, które ja myślałam, że są skończone, a ty mówisz, że one nie są skończone. Kiedy jest już koniec? To jest trudne pytanie. Koniec jest wtedy, kiedy obraz dźwięczy. Kiedy ma taki czysty dźwięk. Jestem malarzem, nie umiem na niczym grać, niemniej jednak uwielbiam muzykę i jak gdyby malarstwo kojarzy mi się z muzyką w pewnym sensie. Po prostu całość musi być zamknięta jakimś harmonijnie i wtedy obraz jest gotowy. I wtedy już mówi mi, że jest gotowy i tyle. A co się wydarzyło u ciebie w życiu ostatnio, takiego najfajniejszego? Oprócz doznań malarskich. Właśnie mi pies zginął. Jaki on grzeczny. Chodź tu, kochanie, pokaż się. Chodź, pokaż się. Mira. Nie chcę występować. No, bardzo chciałam go pokazać, bo Magda ostatnio nabyła drogą
przytulenia prześlicznego pieska. Tak, właśnie ostatnio przygarnęłam pieska ze schroniska i jest bardzo słodki. Kochamy, ale ja bym chciała go pokazać. Kochamy się. Uśmiechnij się do kamery, Pierrot. Pierrot, cześć kochany. Pierrota trzeba było wyciągać z pieleszy. To jest Pierrot. Ze schroniska? Ze schroniska, tak. Także mężczyzna mojego życia. Kolejny, ale najnowszy. Najnowszy. No ale to związek na takie długie lata raczej. No ja myślę. Śliczny jesteś, Pierrot. O, jaki przyjazny, jaki fajny. Powstanie seria nowa? No jeżeli będzie miał cierpliwość pozować, to czemu nie? Właściwie nie malowałam zwierząt nigdy. No właśnie. Będzie następne wyzwanie. Bardzo wdzięczny temat. Magda, czy jesteś szczęśliwa? Trudne pytanie, bo człowiek zawsze jest trochę szczęśliwy, a trochę nie. A ale co to jest myślę, szczęście że, w takim razie? Myślę, że w tej chwili jest okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. A jesteś... Mam wszystko, co... Właśnie nie mam życzeń. Wszystko jest. Czujesz się spełniona? Czy spełniana? No tak by to należało ująć. Wszystko się dzieje dobrze teraz. To życzymy Ci jak najwięcej sukcesów malarskich, sukcesów biznesowych. O, to się przyda. No właśnie, bo wszyscy życzą artystom, żeby się spełniali, a aby się artysta spełniał, to jeszcze muszą być odbiorcy sztuki, nie tylko odbiorcy, którzy przychodzą na wystawę, ale również tacy, którzy docenią artystę poprzez fakt chęci posiadania obrazu u siebie w domu. I życzę Ci, żeby Ci Twój Pierrot dał mnóstwo, ale to mnóstwo nowych inspiracji. Mam nadzieję, że zostanie moim marszandem. Pierrot. No ktoś musi, wreszcie. Dziękuję Ci, Magda, serdecznie. Dziękuję bardzo.